czwartek, pierwszy dzień lutego, zaczynamy raport. Jakub Pochwyt, witam i zapraszam. Czy budżet obywatelski rzeczywiście jest dla obywateli, czyli problemy w Knurowie? Wesoła Rybka już działa, pierwszy miejski żłobek w Rybniku nareszcie otwarty. Jastrzębie Zdrój świętuje 55-lecie i rozdaje prezenty. Zasady budżetu obywatelskiego są bardzo proste. Urząd miasta bądź gminy przekazuje pewną sumę pieniędzy w ręce mieszkańców. Ci mogą przedstawiać swoje projekty, a te pomysły, które podczas głosowania zyskają największe uznanie w oczach społeczeństwa, zostają realizowane. Tyle jeśli chodzi o teorię, bo jak się okazuje, w praktyce nie zawsze jest to takie proste. Nieoczekiwane problemy z realizacją budżetu obywatelskiego pojawiły się w Knurowie. Budowa minicentrum rekreacyjnego składającego się z boiska wielofunkcyjnego do gry w siatkówkę, koszykówkę oraz piłkę ręczną przy ulicy Koziołka. To projekt, który w ramach knurowskiego budżetu obywatelskiego miał zostać zrealizowany do końca 2017 roku. Jednak jak widać, prace nad budową nawet nie ruszyły, a Paweł Gartosz, autor zwycięskiego projektu, nie kryje swojego rozgoryczenia. Dla mnie ta cała sytuacja jest bardzo kuriozalna, bo ja złożyłem projekt, przeszedł on pozytywnie te weryfikacje. Mieszkańcy cały czas dopytują mnie, kiedy to boisko powstanie. Mieszkańcy chcą tego, bo sami zagłosowali do tego projektu, właśnie na ten projekt i cały czas oczekują, kiedy to boisko będzie. No i dla mnie ta sytuacja jest wbrew prawu. Dlaczego projekt nie został zrealizowany? Knurowski magistrat tłumaczy, że na przeszkodzie stanęły pieniądze. Niestety najtańsza oferta w przetargu na kwotę 224 tysiące znacznie przekroczyła limit środków, które miasto przeznacza na budżet obywatelski w danym rejonie. Przypomnę tylko, że projekt, który został zgłoszony przez mieszkańców, optował o kwotę 155 tysięcy złotych. I jak proszę zauważyć, jak popatrzymy na różnicę między proponowaną kwotą w projekcie obywatelskim, a kwotą, która została przedstawiona w ofercie przetargowej, no to jest to duża różnica, blisko ponad 60 tysięcy złotych. Paweł Garczosz, autor projektu, nie zgadza się z taką argumentacją i odpowiada, że jego propozycja, również ta związana z budżetem na realizację zadania, została zaakceptowana przez dwie miejskie komisje. Czuję się oszukany. Dużo poczyniłem, zrobiłem to wszystko charytatywnie, nie mam z tego żadnego celu, nie będę miał żadnych jakichś korzyści finansowych z realizacji tego projektu. A ja tak naprawdę się postarałem, bo nie tylko zrobiłem ulotki, wydrukowałem je na własny koszt, na których wyszło mi kilkaset złotych za to wszystko. Rozdałem je tutaj mieszkańcom, rozreklamowałem to, plakaty również zrobiłem. Jak się okazuje, jest jednak szansa, że praca pana Pawła nie pójdzie na marne. Krzysztof Stryczek z Urzędu Miasta w Knurowie informuje, że magistrat nie zapomniał o temacie, a urzędnicy podjęli niezbędne działania, by projekt, choć z opóźnieniem, mógł doczekać realizacji. To, że zadanie budżetu obywatelskiego nie zostało zrealizowane z przyczyn obiektywnych, nie oznacza, że ten projekt, cały ten pomysł czy inicjatywa mieszkańców została gdzieś odłożona na półkę i zapomniana. My jako gmina w tej chwili będziemy starali się, w zasadzie już podjęliśmy kroki, żeby pozyskać środki zewnętrzne na realizację tej właśnie inwestycji. Mam nadzieję, że nasze zadanie, które mamy w planie w tym roku zrealizować, uda się, czy ten cel uda się jak gdyby osiągnąć. Czy zatem wątpliwej urody skwer zamieni się w wyczekiwane przez mieszkańców nowoczesne, wielofunkcyjne boisko? To okaże się niebawem. Pierwszy w historii Rybnika miejski żłobek już otwarty. Od dziś placówka pracuje pełną parą, zapewniając opiekę prawie setce maluchów. Wczoraj miała zaś miejsce uroczysta inauguracja działalności obiektu, który w drodze konkursu zyskał nazwę Wesoła Rybka. W Rybniku działa już pierwszy miejski żłobek. Kosztem ponad 9 milionów złotych powstał nowoczesny, przyjazny dla maluchów i spełniający wszelkie standardy obiekt. Patrzę na dzieci, widzę, że są zadowolone, a to jest nasz klient i jego zadowolenia dzisiaj najwyższym priorytetem. Obecność rodziców w dniu otwartym też jest dla nas bardzo ważna, aby mogli się oswoić z tą przestrzenią. Na pewno inwestycja bardzo, bardzo potrzebna w Rybniku, no i mam nadzieję, że będzie dobrze użytkowana. Budynek jest bardzo nowoczesny, wyposażony w podłogowe ogrzewanie, w klimatyzację. Mamy elektrycznie przesuwane żaluzje, które podobno, zobaczymy, sprawdzimy to, mają same się podnosić, kiedy jest za dużo wiatru i same się opuszczać, kiedy jest za dużo słońca. W uroczystym otwarciu żłobka udział wziął m.in. Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego. Urząd Marszałkowski miał bowiem swój wkład w budowę obiektu.
Województwo Śląskie od lat, a w tej perspektywie europejskiej szczególnie, dofinansowuje funkcjonowanie i powstawanie żłobków. Już ponad 2000 miejsc w żłobkach dzięki środkom europejskim powstało. 56 konkursów, 78 milionów złotych, tutaj 1,5 miliona złotych wkładu środków europejskich, czyli środków zarządzanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wierzę w to, że powstanie żłobka ma również znaczenie dla osób, które chcą się osiedlić w mieście Rybniku, chcą tutaj pozostać z małymi dziećmi, chcą się odnaleźć na rynku pracy po raz kolejny. No i to jest na pewno takie otwarcie się również na osoby, które planują kolejne dziecko być może. To oferta dla rodziców również. Podczas otwarcia żłobka rozstrzygnięto także konkurs na jego nazwę. Największe uznanie jurorów zyskała propozycja Wesoła Rybka. Placówka jednorazowo może przyjmować 96 maluchów. Chciałbym, żeby zawsze tutaj kompletny był skład, ponieważ dlatego żeśmy to budowali, żeby wszystkie pociechy miasta Rybnika miały możliwość zagoszczenia tutaj. No zobaczymy, jakie będą perspektywy demograficzne Rybnika. Wierzę, że również to jest impuls do tego, by demografia w Rybniku stała na dobrym poziomie. A czego w nowej pracy życzy sobie załoga Wesołej Rybki na czele z dyrektor Aleksandrą Bałdygą? Myślę, że cierpliwości, bo praca ta wymaga cierpliwości, wytrwałości i uśmiechu, żebyśmy byli tą wesołą rybką. Pierwszy miejski żłobek w Rybniku znajduje się w dzielnicy Marokonowiny przy ulicy Orzepowickiej 23. Bielscy policjanci zatrzymali 36-letnią pracownicę banku podejrzaną o okradanie kont bankowych starszych osób. Kobieta miała wyłudzić w sumie ponad 100 tysięcy złotych. Mundurowi nie wykluczają, że oszukanych może być więcej. Dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju, a po rozprawie maksymalnie do 8 lat więzienia, taki scenariusz zafundowała sobie 36-letnia mieszkanka Bielska Białej, podejrzewana o okradanie kont bankowych swoich klientów. Pracująca w banku kobieta wybierała na swoje ofiary osoby starsze i wypłacała sobie środki z ich kont. Pytani o saldo klienci byli okłamywani co do wysokości zgromadzonych funduszy. Sprawa wyszła na jaw, gdy jedna z oszukanych osób trafiła w banku na inną kasjerkę. Śledczy ustalili, że 36-latka wyłudziła w ten sposób co najmniej 100 tysięcy złotych od przynajmniej 4 osób. Policjanci nie wykluczają jednak, że poszkodowanych może być więcej. Śledztwo w tej sprawie wciąż trwa. Głośna sprawa nomen omen zbyt głośnych kościelnych dzwonów w jednym z rybnickich kościołów znalazła swój finał. Sąd Najwyższy uznał, że proboszcz parafii uruchamianiem kurantów nie złamał obowiązującego prawa. Zdaniem Sądu Najwyższego rozlegające się bicie dzwonów ani nie wywołało negatywnych ocen społecznych, ani nie było jaskrawo sprzeczne z powszechnie akceptowanymi normami zachowania. Jednocześnie Sąd Najwyższy uniewinnił proboszcza, a koszty postępowania sądowego pokryje Skarb Państwa. Dziś telefon komórkowy z dostępem do internetu ma prawie każdy, ale w natłoku internetowych wiadomości nie zawsze udaje się szybko odnaleźć tę poszukiwaną. Miasto Jastrzębie-Zdrój proponuje swoim poszukującym miejskich informacji mieszkańcom inne rozwiązanie – powiadamianie SMS. Na stronie internetowej magistratu w zakładce Ważne znajduje się odnośnik pod nazwą Serwis SMS. Klikając w niego trafiamy na kilka pól, w które należy wpisać nasz numer telefonu, zaznaczyć, czy chcemy się do serwisu zapisać, czy z niego zrezygnować i wybrać, jakiego typu wiadomości mają do nas trafiać. Po chwili na nasz numer wysłany zostanie SMS z kodem, który należy wpisać w odpowiednie miejsce w przeglądarce i można już czekać na najnowsze wieści z Jastrzębia-Zdroju dotyczące na przykład ostrzeżeń pogodowych, utrudnień w ruchu czy wydarzeń kulturalnych i sportowych. Serwis oczywiście jest bezpłatny. Urodziny nieodłącznie kojarzą się z prezentami, z tym, że przeważnie otrzymuje je solenizant. Świętujące w tym roku jubileusz 55-lecia istnienia miasto Jastrzębie-Zdrój postanowiło pójść inną drogą i to ono przygotowało dla swoich mieszkańców podarunki. Rok 2018 dla Jastrzębia-Zdroju to rok wyjątkowy. Po pierwsze, 55 lat temu zostały nadane prawa miejskie naszemu miastu. Po drugie, to rocznica stulecia odzyskania niepodległości. A wiadomo, Jastrzębie również w pewnym okresie walczyło o wolność dla Polaków. Dzięki temu również mamy wolne soboty. Takie jubileusze trzeba więc uczcić w wyjątkowy sposób. Miasto planuje świętować przez okrągłe 12 miesięcy. Wszystkiemu przyświecać będzie hasło Jastrzębia-Zdroju.
Strzębie-Zdrój tu bije moje serce. Inaugurację tych obchodów mieliśmy w styczniu takim koncertem, dużym koncertem zespołu Śląsk. Po raz pierwszy Śląsk dla takiej dużej publiczności tutaj u nas w Jastrzębiu występował. I w ciągu całego roku będą się odbywały liczne imprezy sportowe i kulturalne. Te, które już zagościły u nas na stałe, ale będą też nowe. Oczywiście jednym z najważniejszych punktów obchodów będą coroczne Dni Miasta. Czerwcowa impreza, która w tym roku ma być wielką niespodzianką dla mieszkańców, ale już dziś każdy może świętować wspólnie z miastem. W magistracie można już wpisywać się do Miejskiej Księgi Pamiątkowej, która ma stać się dla potomnych niezniszczalną pamiątką po 55 latach historii miasta. Ta Księga Pamiątkowa ma być takim dokumentem historycznym o zaangażowaniu mieszkańców w życie miasta, mieszkańcy będą mogli tam wpisywać swoje przeżycia, a nie tylko życzenia i gratulacje, swoje doświadczenie, przemyślenie na temat rozwoju miasta, także zachęcam wszystkich do tego, aby wpisywać się do Księgi Pamiątkowej, bo to taki dokument dla naszych dzieci i wnuków na kolejne lata. Księga będzie dostępna dla mieszkańców również w trakcie organizowanych przez miasto imprez i wydarzeń. Okazji do zapisania w niej swoich stron nie powinno więc zabraknąć. Pedofil z Tychów, poszukiwany przez policję mężczyzna w wieku około 30-40 lat, napastował seksualnie nieletnią dziewczynkę. Policja opublikowała portret pamięciowy. Szczegóły zna Kinga Kuczek. Do zdarzenia doszło 11 stycznia przy ulicy Dąbrowskiego w Tychach. Mężczyzna, jak informują policjanci, doprowadził nieletnią dziewczynkę do tak zwanej innej czynności seksualnej. Policjanci publikują rysopis pamięciowy mężczyzny. Mężczyzna ma około 180 cm wzrostu. Jest szczupły, ma odrastające, bardzo krótkie, ciemne włosy. Na twarzy niewielki zarost, a na czole blizny o długości 2 do 4 cm. Mężczyzna był ubrany w granatową bluzę i granatowe dżinsy. Miał także sportowe buty z czerwonymi sznurówkami. Miał też przewieszoną przez ramię czarną torbę z białym napisem. Wszystkie osoby, które rozpoznają mężczyznę, proszone są o kontakt z policją. Ferie w województwie śląskim trwają w najlepsze. Z kamerą odwiedzamy kolejne gminy i sprawdzamy, jak bez śniegu bawią się ci, którzy mają wolne. Dzisiaj towarzyszyliśmy dzieciom z redutów. Ferie są fajne z wielu powodów. Mamy wolne od szkoły i można na półkolonie się zapisać, na kolonie. Różne rzeczy można robić. Wolno jeździć do kolegów, do kuzynów i oni mogą do nas. Mamy wycieczki, robimy różne zadania, no i śpiewają piosenki. Jeździć na łyżwach, na nartach, można spędzać czas w domu, na podwórku lepić bałwana. Ale do tego potrzebny jest śnieg. Jako że w tym roku zima mało zimowa, radzić trzeba sobie bez śnieżnych szaleństw. Całe szczęście wyobraźnia dzieci, jak i organizatorów ferii w mieście jest szeroka. Redutowy postawiły w tym roku na sport. Zdrowym ciele, zdrowy duch, tak w ogóle jest program przez ten tydzień, więc wszystko jest, cała tematyka podlega właśnie temu, więc jest dużo, byli Państwo na zmaganiach rekreacyjno-sportowych, wczoraj również miały inne grupy, bo to jest grupowo, żeby był ten komfort, także no wszystko jest właśnie w ramach tego, była też olimpiada sportowa. Zainteresowanie jest ogromne, a na półkolonie tworzyły się listy rezerwowe. No jest to niewątpliwa atrakcja, bo jednak od 9 do 15. Dziecko jest zaopiekowane, ma mnóstwo rekreacji. Na przykład różne konkursy plastyczne. Będzie mam talent dzisiaj. Jeździmy na wdotki, na łyżwy, do kina idziemy. Jeździmy na lodowisko, bawimy się. Słowem, jest co robić. A tak w skali 1 do 10 to jak wam się podoba? 10. 11. Tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie serwisu Raport. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.